Zadanie 59. W trójkącie prostokątnym ABC przyprostokątne AC i BC mają długości odpowiednio 12 i 9. Ok, narysujmy to sobie od razu. Trójkąt prostokątny. I mniej więcej tak. Tu mamy kąt prosty. Przyprostokątne AC i BC. To znaczy, że tutaj jest C. Tutaj AC jest dłuższe, ma 12, więc tu damy A, tu będzie 12 i tu B i tu jest 9. Na boku AB wybrano punkt D taki, że odcinki BC i BD są równe. Czyli BC i BD ma być równe, czyli to leży jakby na jednym okręgu. Czyli tu mamy punkt D, to ma długość 9. Następnie oblicz kosinus kąta BCD. B, C, D. Czyli tutaj musimy połączyć. I tu jest nasz kąt alfa i chcemy znaleźć kosinus alfa. Promień okręgu wpisanego w trójkąt BCD i promień okręgu opisanego na tym trójkącie. Dobra, teraz sobie jeszcze powiększmy ten rysunek, bo większy rysunek to lepiej się rysuje. Czyli promień okręgu wpisanego w BCD. Czyli co? Wpisanego i opisanego. Więc wpisany, no to tutaj w środku. Tutaj gdzieś jest środek. I chcemy małe r policzyć. Oraz chcemy też duży okrąg opisany na tym trójkącie. No, to ten będzie dużo większy. No i on ma gdzieś prawdopodobnie środek w innym miejscu trochę. O, i tutaj na przykład mamy duży promień. Taka jest konwencja, że promień okręgu wpisanego z reguły małe r, a opisanego z reguły duże r. No dobra, więc jak tu możemy to ugryźć? Więc przede wszystkim, jeśli my chcemy policzyć kosinus jakiegoś kąta, to mi od razu przywodzi na myśl twierdzenie kosinusów. Więc, no właśnie, mamy ten trójkąt BCD i znamy w nim dwa boki. To jest w ogóle trójkąt równoramienny. Ma tutaj boki 9, 9. Gdybyśmy znali jeszcze ten trzeci bok, to moglibyśmy stwierdzenia kosinusów wyliczyć alfę. No tylko, że go nie znamy. Ale ja sobie myślę w taki sposób, że tutaj też jest alfa, no bo to jest trójkąt równoramienny, więc tu jest 180 stopni minus alfa. No i to jest właśnie taki częsty trik, zastosować stwierdzenie kosinusów dwukrotnie, jedno właśnie dla kąta alfa, a drugie dla kąta 180 minus alfa, ponieważ kosinus 180 minus alfa to jest minus kosinus alfa. I wtedy dostajemy równanie jakby z dwiema niewiadomymi. W sensie, jeśli to nazwiemy y, to możemy zrobić tutaj twierdzenie kosinusów w trójkącie BCD i tutaj też w ACD, pod warunkiem, że będziemy znać jeszcze ten bok, odcinek AD, ale to możemy bez problemu wyliczyć. No bo jeśli całe AB podniesiemy do kwadratu, no to stwierdzenie Pitagorasa to jest równe 9 kwadrat plus 12 kwadrat, czyli 81 plus 144, czyli 225. Czyli AB jest równe 15. Skoro BD jest równe 9, to AD jest równe 6. No i teraz właśnie, stwierdzenia kosinusów możemy z jednej strony napisać, że, jeśli weźmiemy ten bok tutaj na dole, BC, 9 kwadrat równa się stwierdzenia kosinusów. 9 kwadrat plus Y kwadrat minus 2 razy 9 razy y razy kosinus alfa. I to mamy w trójkącie BCD. Z drugiej strony, tutaj mamy 180 stopni minus alfa, naprzeciwko jest 112, ten odcinek 12, odcinek AC. Więc możemy napisać, że 12 kwadrat równa się 6 kwadrat plus y kwadrat minus 2 razy 6 razy y razy kosinus 180 minus alfa.
No i mamy teraz taki układ dwóch równych. No i co? A tutaj aż się proszę, żeby te 9 kwadrat skasować i napisać 0 równa się y kwadrat minus 18y cosinus alfa. A w tym drugim, no to tutaj rozpiszmy, będzie 144 równa się 36 plus y kwadrat minus 12y. No właśnie, cosinus alfa to jest inaczej minus, cosinus 180 minus alfa, to jest minus cosinus alfa. Minus wychodzi do przodu, spotyka tego minusa, robi się plus. I mamy plus 12y cosinus alfa. No i teraz tak. To ja bym sobie przerzucił tutaj to 36 i przemnożył to przez pół, albo właśnie, przemnożmy to przez półtora i wtedy dostaniemy, no tutaj, 216 równa się 54 plus półtora y kwadrat plus 18y cosinus alfa. A tutaj będziemy mieć 0 równa się y kwadrat minus 18y cosinus alfa. I teraz sobie możemy je stronami dodać i nam się to y cosinus alfa skasuje i zostanie jedna niewiadoma. Wyjdzie 216 równa się 54 plus 2,5y kwadrat. No to teraz to 54 przerzucamy tutaj. To wyjdzie 212 minus 50 to 162 równa się 5 drugich y kwadrat. Razy 2 piąte. Dostajemy, że y kwadrat będzie równe 324 przez 5. No, no to stąd wniosek, że samo y równa się pierwiastek z tego, czyli 18 przez pierwiastek z 5. No i teraz możemy to podstawić do któregoś równania, do tego pierwszego. Tym bardziej, że mamy 0 równa się y kwadrat, ale tam było minus 18y cosinus alfa. Minus 18y cosinus alfa. To zanim podstawimy, jeszcze ułatwmy sobie życie. Podzielmy przez y, bo no, jest różno zera. Więc dostajemy 0 równa się y minus 18 cosinus alfa. No i teraz tutaj cosinus na drugą stronę. Cosinus alfa tu miało być. 18 cosinus alfa równa się y, czyli 18 przez pierwiastek z 5. Dzielimy na 18 i mamy cosinus alfa równa się 1 przez pierwiastek z 5, czyli inaczej pierwiastek z 5 przez 5. No i w ten sposób ugryźliśmy tutaj ten cosinus alfa. Zostało jeszcze duże r i małe r. No i tutaj różnie się podchodzi. Natomiast jest coś takiego, że mamy wiele wzorów na pole trójkąta i tam jest w tablicach maturalnych jest cała taka wielka ramka z tymi wzorami i wśród nich są dwa takie wzory, że pole równa się P razy R, gdzie P to jest połowa obwodu trójkąta oraz drugi wzór, że P równa się A razy B razy C przez 4 duże R. No właśnie, więc jeśli znamy pole i znamy wszystkie boki, to z tych wzorów możemy wyliczyć promienie. I tak się składa, że w tym naszym trójkącie BCD znamy wszystkie boki. Nie znaliśmy tylko Y, ale teraz już go znamy. Na razie jeszcze nie znamy pola, ale to jest łatwo załatwić. W sensie narysujmy sobie ten nasz BCD, tylko inaczej. To jest trójkąt równoramienny. Tu ma 9, tu ma 9 i tu już wiemy, że ma 18 przez pierwiastek z 5. No to bardzo łatwo tutaj jest policzyć jego pole. Po pierwsze rysujemy sobie wysokość. I wysokość, no wiemy, że dzieli podstawę na dwie równe części, więc mamy tutaj 9 przez pierwiastek z 5. No i stwierdzenia Pitagorasa wyliczamy wysokość. 9 przez pierwiastek z 5 do kwadratu plus h kwadrat równa się 9 kwadrat. Czyli 81 piątych plus h kwadrat równa się 81. To odejmijmy, to dostaniemy h kwadrat,
A tutaj będziemy mieć 81 minus 1 piąta z 81, czyli 4 piąte razy 81. Czyli h równa się pierwiastek z tego, 2 przez pierwiastek z 5 razy 9, czyli 18 przez pierwiastek z 5. Czyli mamy wysokość, no i w tym momencie możemy bez problemu policzyć pole. Pole to będzie podstawa, czyli 18 przez pierwiastek z 5, razy wysokość, czyli też 18 przez pierwiastek z 5, czyli po prostu do kwadratu, no i to oczywiście przez 2. To tu dostaniemy 324 przez 5 przez 2, czyli 162 piąte. Takie jest pole. No to znamy pole, znamy wszystkie boki. Możemy bez problemu policzyć nasze promienie. Najpierw ten wpisany. Pole to jest 162 piąte równa się połowa obwodu, czyli 9 plus 9 plus 18 przez pierwiastek z 5 przez 2 razy r. Ok, więc ja bym przemnożył tutaj przez odwrotność tego ułamka, czyli przez 2, a tutaj będzie 18 plus 18 przez pierwiastek z 5. I dostaniemy 162 przy piąte razy 2 przez, tu można 18 wyciągnąć przed nawias i zostanie 1 plus 1 przez pierwiastek z 5 równa się r. 18 się skróci ze 162 i tu zostanie 9, a tu 1. No i dostajemy co? Że nasz promień równa się 18 przez 5 plus 5 przez pierwiastek z 5, to pierwiastek z 5. No to tu jeszcze dobry zwyczaj usuwanie niewymierności z mianownika. Czyli mnożymy przez to, co w mianowniku, tylko z przeciwnym znakiem. I dostajemy 18 razy 5 minus pierwiastek z 5. A tutaj będziemy mieć 25 minus 5, czyli 20, co można skrócić jeszcze przez 2 i zostanie 9 razy 5 minus pierwiastek z 5 przez 10. To jest nasz promień okręgu wpisanego. Teraz okrąg opisany zgodnie z tym wzorem. Pole równa się ABC przez 4R, czyli P, czyli 162 piąte równa się A, czyli 9 razy 9 razy 18 przez pierwiastek z 5 przez 4R. Dobra, to ja bym przemnożył to przez R, żeby zniknęło tu z mianownika, wylądowało tutaj. I przez odwrotność tego ułamka, czyli razy 5 162. Dostaniemy R równa się, no co, tutaj 9 razy 9 razy 18 przez pierwiastek z 5 przez 4 razy 5 przez 162. 162 z 18, to już mówiliśmy, można skrócić i tu zostanie 1, tu zostanie 9, które się jeszcze skróci z jedną z dziewiątek. I nam co w takim razie wyjdzie? U dołu po prostu mamy 4, a u góry 9, no i 5 przez pierwiastek z 5 to pierwiastek z 5. I to jest nasz promień okręgu opisanego. Także w ten sposób możemy sobie tutaj z tym wszystkim poradzić. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.